3, 2, 1. Cześć, nazywam się Wojtek. Najbardziej wspominam pierwszy wyścig Tour de Poulon, który oglądałem w telewizji. Wygrał go Cezary Zamana i ścigał się wtedy z Tomaszem Grużyną i z Jensem Vogtem. Wyścig odbywał się we wrześniu. W tym samym czasie było nasze święto kwiatów, owoców i warzyw. I cała rodzina siadała przed telewizorem i oglądała wspólnie wyścig. Wspominam również wyścig, gdzie kolarze strajkowali. Było to na meta, wtedy była w Lublinie. Konsekwencją tego było przeniesienie właśnie wyścigu z września na sierpień. Ja osobiście byłem na wyścigu raz w Warszawie. Wygrał wtedy kolarz z Czech, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo cieszę się, że w tym roku wyścig startuje w ziemi świętokrzyskiej i kończy się w Małopolsce, gdyż mieszka tam moja rodzina, którą serdecznie pozdrawiam.